Przed wami szyderczy skrót serialu o córce Lucyfera, która zakłada hotel dla grzeszników, żeby mogli doświadczyć odkupienia, ale przede wszystkim karaoke! Ej, wiecie, że jesteście moimi największymi skarbami? Właśnie dlatego innych skarbów poszukuję tylko w grze Hogged. Hogged to darmowa strzelanka PvP oraz PvE online, która już jest dostępna w pełnej wersji na PC-ta, PlayStation oraz Xboxie. Stworzysz w niej własną postać i wyruszysz na tajemniczą wyspę Exile, gdzie razem z grupą Funfli stawicie czoła potworom, rozwiązując wspólnie zagadki i zbierając potrzebną liczbę glifów, żeby finalnie dostać się do starożytnego skarbca pełnego całej masy skarbów, które zwiniesz tylko dla siebie. I nikt nawet nie zadzwoni na policję, super! A jeśli szukasz gry, która rzuci ci wyzwanie, sprawdzając twój refleks, umiejętności i radzenie sobie w sytuacjach pod presją, to trafiłeś idealnie. Obecnie gra jest już dostępna na PC-cie, konsoli PlayStation oraz Xbox, dzięki czemu zyskujesz fantastyczne korzyści. Między innymi wielkie rozdawnictwo komputerów i konsol na oficjalnej stronie gry, które rozpoczęło się już teraz. Więc masz do zgarnięcia wysokiej klasy komputery, konsole PlayStation 5, Slim oraz niestandardowe kontrolery. Pamiętacie, gdy pady miały dwa przyciski, z czego jeden działał? Trochę się zmieniło. A do 7 marca możecie dołączyć do kampanii Hogged Twitch Drops i odblokować ekskluzywne nagrody w grze, po prostu oglądając rozwój akcji. Sama gra nie wymaga subskrypcji PlayStation Plus, ale jeżeli ją posiadasz, dostaniesz dodatkowy ekskluzywny pakiet. To co, mordeczko, gotowy na przygodę? Jeżeli tak, to kliknij w link w opisie, a przeniesiesz się prosto na tajemniczą wyspę, podejmując wyzwanie, a teraz będzie piekło. No, God, please, no! Gdzieś na wykresie kosztów życia, Charlie śpiewa, że całe życie gania za tęczami, szukając szczęścia, ale nic jej nie wychodzi i czuje, że to wszystko jej wina, gdy zwykłe demony zbierają mielone z sąsiadów po kolejnej eksterminacji. Więc ona ma powód do płaczu, jej marzenia się nie spełniły. Po czym typek cieszy się życiem przez 2 sekundy, rozjechany polonezem klienta Angel Dusta, gwiazdora filmów tweakanych, który wyciąga z automatu narkołyki, od których wykitował w 47. Chcesz umrzeć jeszcze bardziej, matole? A gdy podbiera mu je, kradzie i ginie pod skałą, jest zdruzgotany, że łakocie przepadły, ale jego uwagę odwraca Sir Pensius i jego niszczycielski Cepelin, którym razem ze swoją armią jajowników, a nawet całym opakowaniem, chce przejąć terytorium należące do Cherry Bomb, która staje mu na drodze, więc gotowy do walki wyciąga swoje jaja, gdy telewizja wszystko relacjonuje, zapowiadając, że już za chwilę ekskluzywny wywiad z córką Lucyfera. O, mama Madzi już wyszła? Do którego przygotowuje ją jej dziewczyna Wagi, a po serdecznym napluciu do ryja przez prowadzącą, Charlie nieśmiało opowiada o swoim rozwiązaniu na przeludnienie piekła i zamiast corocznej eksterminacji demonów przeprowadzanej przez niebo... Przez kogo? Proponuje hotel rehabilitacyjny, w którym demony będą mogły nad sobą pracować i dostąpić odkupienia, przenosząc się do nieba, co nie spotyka się ze szczególnym entuzjazmem. Bo w piekle wszystko spotyka się ze szczególnym okrucieństwem. Więc postanawia o tym zaśpiewać i dzięki swojej niesamowitej charyzmie i głosowi wydobywającemu się prosto z serduszka, którym opowiada o pięknym, szczytnym celu, nadal wszyscy mają to w dupie. Buu, pokaż bobra! Więc chwali się, że mieszkający w hotelu Angel Dust poczynił ogromne postępy, ale dostają newsa, że właśnie robi chryje na mieście z Cherry Bomb, której mówi wprost, że mieszka za darmo u jednej frajerki, udając dobrego. Czyli Pun grający w fikołach okazał się krzywo przysiężcą? To jakiś fotomontaż. Po czym dziewczyny wracają z nim limuzyną, dziękując, że zrobił z nich kretynki, a w hotelu zasmucona Charlie dzwoni do swojej matki, która zniknęła 7 lat temu, wychodząc po... no nie wiem, matki z reguły wracają. I żali jej się na poczcie, że przestaje wierzyć w swój pomysł, a w ogóle to chyba jest głupia. Po czym w drzwiach nagle staje Alastor, demon radiowy, który widział ich fiasko w telewizji i twierdzi, że chce im pomóc. A cała demoniczność troszeczkę się z tym gryzie. Mówiąc wprost, że nie wierzy w odkupienie dla demonów, bo jest niemożliwe, ale jara go oglądanie, jak ludzie dają z siebie wszystko, żeby stać się lepsi i ponoszą sromotną klęskę. No i teraz możemy ci zaufać. A gdy okazuje się, że fikolarz go nie kojarzy, Vaginator wyjaśnia, że to jedna z najpotężniejszych istot, która nagle pojawiła się w piekle dekady temu, siejąc zniszczenie i nadając wszystko przez radio, dlatego grzesznicy nazwali go demonem radiowym. A że zdanie
zdaniem truskawkowego mają tu za mało personelu, przywołuje Nifty, która ma obsesję na punkcie sprzątania i jest w szoku, że mimo obecności trzech kobiet panuje tu taki syf, a mnie to jakoś nie dziwi. Po czym Alabastrowy teleportuje do nich starego znajomego razem z barem, w którym siedzi, moc o jakiej marzy każda żona, i przekonuje go tanim winiaczem, żeby został tu barmanem, na co Husk się zgadza. Chociaż może to mieć też związek z tym, że Kitek sprzedał mu swoją duszę, ale to pewnie zbieg okoliczności. A później, gdy radiowy śpiewa, jaki pomysł Charlie jest idiotyczny, ale będzie fajnie, dziurę w ścianie robi Serpentium, który próbuje go znowu ubić, ale ten miażdży mu jajca swoimi mackami i zaprasza wszystkich na jedzenie. Przecież dopiero zrobiłeś jajecznicę. A zanim wchodzą do hotelu, zmienia jego nazwę na Has-Been Hotel i każe być na bieżąco, bo ciąg dalszy niebawem. I już 4 lata później Charlie opowiada, że dawno temu w niebie jednym z aniołów był wyjątkowo kreatywny i pomysłowy Lucyfer, ale że reszta widziała w nim zagrożenie, mógł tylko biernie patrzeć, jak inni tworzyli świat, a w nim Adama i Lilith. A to nie byli Adam i Ewelina? Nad którą Adam chciał mieć kontrolę, więc ta od niego uciekła, co zaimponowało ludzkowi i zakochali się w sobie, ofiarując później Ewie wolną wolę, przez którą na ziemię zeszło zło, a Bóg nie mógł nic zrobić, bo w siebie nie wierzył. Więc za karę zakochana para została zesłana do piekła, gdzie Lucyfer porzucił swoje marzenia, ale Lilith rozkwitła, śpiewając i budując potęgę piekła, która wystraszyła niebo, więc co roku aniołowie przeprowadzają eksterminację, ale później się spowiadają, więc luz. Mimo których Lilith się nie poddała i nie tracąc nadziei przelała marzenia na swoją córkę Charlie, w którą wierzy tak mocno, że sobie gdzieś poszła w pi. Tak gdy Blondie kończy nam to czytać, jej niuńka informuje, że Alastor nagrał reklamę hotelu, która nie mówi o schronieniu przed eksterminacją, ale za to podkreśla niekompetencje założycielki, co na agencję marketingową z piekła i tak spoko. Po czym swoje gwiazdorstwo oferuje Angel, ale dziękują jego opryszczkom, gdy do Charlie niespodziewanie dzwoni papa, zapraszając na spotkanie z dowódcą anielskiej armii, która dopiero skończyła eksterminację. Na pewno chcą przeprosić. Na co podniecona Blondie oczywiście zaczyna śpiewać, że nadszedł jej moment i w końcu przekona niebo do pokoju, przechodząc miasto pełne pożogi, dewiacji i morderstw, śpiewając, że to będzie piękny dzień w piekle. Czy ty się słyszysz? I dociera do ambasady nieba, gdzie wita ją hologram Adama, bluzgającego na prawo i lewo śmieszka, który ze względu na to, że był pierwszym facetem na ziemi, każe do siebie mówić mistrzu k***. Po co od razu tak wulgarnie? Wystarczy Adam, dobrze wkładam. A gdy typ kończy się nabijać z Charlie, że co roku wybijają setki jej ludzi, Blondie zaczyna swoją analogową prezentację śpiewaną, próbując go przekonać, żeby dali grzesznikom szansę na odkupienie i wstąpienie do nieba. Czyli mieliby przyjmować uchodźców? Na co mistrz Siusiak odpowiada w rockowym kawałku, że jedynym przeznaczeniem demonów jest cierpieć i czekać na ponowną śmierć ich rąk. Co daje aniołom tyle rozrywki, że od teraz będą przeprowadzali 2 eksterminacje rocznie, więc wrócą już za 6 miesięcy. Czyli załatwiła. A tymczasem Wagata przekonuje załogę do nagrania lepszej wersji reklamy, ale średnio im to idzie, bo gwiazda XXX cały czas gada jakieś zboczone rzeczy, bo w głębi duszy jest wujkiem na imieninach. Więc niuńka dogaduje się z Alastorem, że ten pomoże jej wydiabłować coś lepszego, pod warunkiem, że już nigdy nie zmusi go do obcowania z farmazonem zwanym telewizją. Mówisz o tym prototypie YouTube'a? Po czym Malina wyczarowuje odpowiedni sprzęt i scenografię, ale gdy chcą pokazać końcowy efekt Charlie, ich reklamę przerywa news o częstszej eksterminacji, ale przynajmniej płacą normalny ZUS. Gdy anioły namierzają w piekle jednego ze swoich bezdyńki, a że jeszcze nigdy nie zginął tam anioł, Adam zapowiada, że przy kolejnej wizycie wymordują wszystkie demony i pozbawią ich życia w tak cudownym miejscu? Co za okrucieństwo. Po czym lalki dochodzą do wniosku, że przyspieszona eksterminacja to świetna okazja, żeby ściągnąć do hotelu nowych gości, gdy dziursko w ścianie znowu robi Serpentius, przybywając po Alastora. On chyba lubi gniecenie jaj i zapowiada, że gdy go pokona, wielcy włodarze zaczną go brać na poważnie, gdy wielki włodarz technologii, Vox, zostaje wezwany do studia przez Velvet, bo Valentino właśnie rozrywa jej modelki. Myślałem, że w piekle nie można mieć gorszych dni. A gdy pismaki pytają telewizora, co sądzi o nowym terminie eksterminacji, odpowiada, że obywatele mogą grzeszyć spokojnie, bo już opracowuje system antyaniołowy, który zmyślił 10 sekund temu, bo kłamstwo to tylko prawda, która się nie wydarzyła. Po czym dowiaduje się, że Valentino jest wściekły przez Angel Dusta, który zostawił go zamieszkując z blond córcią Lucyfera, więc już chwyta za gnaty gotowy go rozwijać.
zwalić. Ale Vox FM przekonuje go, że to mogłoby wpłynąć negatywnie na ich nieskazitelną reputację. Przepraszam, na co? A poza tym Angel jest uwiązany umową, więc się nie wywinie, ale gdy Vox dowiaduje się, że w hotelu mieszka też demon radiowy, prawie przepala mu styki i włącza telewizję przemysłową, widząc jak Alastor znęca się nad swoim niedoszłym oprawcą. Całe szczęście, że za skroniec to lubi. Po czym Vox podłącza się do RJ45 i nadaje swój roast, próbując upokorzyć Alastora, ale ten odpala radiowy kiosk i ripostuje, że telewizor proponował mu dołączenie do jego drużyny, ale mu odmówił i teraz próbuje się mścić. Niewłożenie palca do budki może zaboleć. Więc cała drużyna V, bojąc się, że radiowy podpisze pakt z córką Lucyfera, postanawia wpuścić do hotelu kreta w postaci węża, który zarzeka się na wszystkie swoje porażki, że chciałby zmienić się na lepsze, i Blondie od razu go przyjmuje, bo każdy zasługuje na drugą szansę po drugim ataku na twój hotel. Wymyślając doskonałe gry integracyjne, jak na przykład odgrywanie scenki, w której Angel jest dealerem, a Serpento małym dzieckiem, które mówi twarde nie twardym narkołykom i zapowiada, że idzie nie uprawiać przedmałżeńskiego seksu. Najpierw trzeba mieć do niego dostęp. I Charlie jest zachwycona postępami nowego pacjenta, przez co Fikołkowi robi się smutno, bo on był pierwszym gościem, więc na pocieszenie odsłuchuje głosówki od Valentino, w których ten na zmianę wyraża swoją tęsknotę i wyzywa mu od szmat, grożąc, że wybije mu całą rodzinę. Jeśli to nie jest miłość, to musi być patologia. Po czym gwiazdor kina Trzepanego przypadkiem zauważa, jak Serpentium montuje dyskretne studio nagraniowe do podglądania, i Gad z początku pali głupa, ale w końcu dzwoni po pomoc do Voxa, który, dowiadując się, że tak szybko dał się złapać, sugeruje, że jeśli tamci go nie zabiją, to niech najlepiej zrobi to sam, bo jest żałosny. Aż przypomniały mi się gadki motywacyjne mojego ojca. Więc zrezygnowany przegryw już szykuje się do odstrzału, ale Charlie niespodziewanie zaczyna śpiewać, że wszystko zaczyna się od przepraszam. U każdego pantoflarza bez jąder, owszem. I po zaliczeniu kolejnego duetu wokalnego, którego nigdy wcześniej nie ćwiczyli, ekipa decyduje się dać mu kolejną drugą szansę, a Alastor nabija się z Voxa, że musi się bardziej postarać. Właśnie zniszczyłeś Hellwatcha za 4 koła. Po czym mija pierwszy tydzień dobrego zachowania Serpentyny, ale gdy go świętują, steampunkowy pozer zajeżdża nowiusieńkim chłostaczem 1100, który ma zamiar pozabijać mieszkańców hotelu, bo jest przekonany, że są zbyt mili i na pewno chcą go zabić pierwsi. Myślisz, że łatwo znaleźć takie pośmiewisko, jak ty jesteś bezpieczny. Ale dziewczyny wybijają mu to z cylindra i zakazują produkowania broni, a dodatkowo każą wygnać swoje jajki, co z bólem serca robi. Musisz być twardy, tak jak one po 8 minutach. Po czym Wagi zleca radiowemu, żeby pozbył się małych jajcarzy w humanitarny sposób, a później dziewczyny organizują ćwiczenia z zaufania, co nawet nieźle idzie, ale gdy Nifty wyznaje, że czasami zabija robale na oczach ich matki jako ostrzeżenie, ląduje na łbie. Łapiecie? Bo oni nie. A gdy mała powtarza to 60 razy, zamieniając swój ryj w pancake'a, laski stwierdzają, że to chyba nie działa, więc Angel wpada na doskonały pomysł zorganizowania innych ćwiczeń i na pewno to nic zboczonego. Możecie być pewni na 2%. A tymczasem malinowy pimp wybiera się na pozbycie jajec, ale trafia na starego frienda imieniem Zestial, z którym przychodzi na naradę najbardziej wpływowych demonów, gdzie przypadkiem przypomentuje się też nabiał o imieniu Frank. Kto zna Franka, ten wie. Ten wie. I gdy omawiają sytuację przyspieszonej eksterminacji, wbija do nich Sebastianica Velvet i rzuca na stół odcięty łeb anioła, namawiając wszystkich do wojny. Ale Zestial twierdzi, że bez pewności jak zginął skrzydlaty, to trochę nierozsądne. Dobra tam, najpierw wojna, później logiczne argumenty. A gdy ordynarna chamica zaczyna mu jechać od starych pierników, Carmilla wyjeżdża z piosenką, żeby przyhamowała lepiej mordę i zwracała się do niego z szacunkiem. Na co ta twardo postuje, że aha, no na pewno, i nonszalancko wychodzi, pokazując fakolca. Kurde, chciałbym być kiedyś taki dojrzały. Po czym okazuje się, że gwiazda fikołów zabrała wszystkich na sesję DBMS, żeby w ten sposób zacieśnić więzy. Łapiecie? Linki. Ale Wagi wpada na jeszcze lepszy pomysł i zrzuca wszystkich w środek śmiercionośnych zamieszek, bo tylko towarzysze broni mogą się ze sobą tak zżyć. W sumie Forrest Gump tak poznał pułkownika Dena, więc... Ale po chwili Fagata zaczyna się nad sobą użalać, jaka jest beznadziejna i ciągle zawodzi swoimi pomysłami ukochaną, więc każe jej sobie pójść. Tak jest, nie widzisz, że cię kocha? Zjeżdżaj stąd, szlamo! Po czym Frank podsłuchuje, jak Carmilla przyznaje Zestialowi, że to ona zabiła anioła. Wyśpiewa
przyśpiewywując, że nie chciała rozlewu krwi, ale gdy jej córki były w śmiertelnym niebezpieczeństwie, dodam, że obie w różnych kolorach, musiała zabić, żeby je ratować, jednak gdyby wszyscy wiedzieli, że anioły można ubijać, całe piekło stanęłoby do wojny, a wtedy nie wiadomo, kto by przetrwał. A tak mają pewność, że niebo, więc super. Po czym do kolejnego spontanicznego duetu dołącza Vagina, która śpiewa, że zrobi wszystko dla swojej partnerki i będzie dla niej zbroją. Nie prościej było jej o tym powiedzieć? No tak, łatwiej było wleść na marsz i o tym zaśpiewać. A jajco przekazuje Alastorowi, że Carmilla załatwiła anioła, więc ten każe mu to zachować w tajemnicy, po czym pierogi się godzą i okazuje się, że metoda wagi na Foresta Głąba zadziałała. Bo może i jest idiotką, ale głupia nie jest. A gdy Alapastor wraca z jajcami, niońka postanawia zwrócić je pensecie, bo nieźle się dziś spisał, ale słysząc później od Franka, że Carmilla zabiła anioła, zlewa to myśląc, że znowu gada głupoty i zasypia z jajami na wierzchu. Ja tak mogę przez cały odcinek. Po czym w dzień zapoznawczy Los Angeles pokazuje kolegom swojego najlepszego fikoła, ale jakoś nie są zachwyceni. A Husk po sraniu na jego sztukę podsumowuje wszystkich jak zaszczany Sherlock Holmes i nie zgadniecie, wszyscy mają negatywne cechy i każdy coś ukrywa. Dziwne, z reguły wyrażamy się o innych w samych superlatywach. Gdy nagle Angel dostaje telefon od Valentino i wystraszony stwierdza, że musi lecieć, a że Charlie nie potrafi go zatrzymać, i sugeruje, żeby skorzystała ze swojego statusu księżniczki piekła i załatwiła mu wolne. Czyli może nawet wystawiać ludziom L4? Wow. Więc gdy fikołek nagrywa kolejną oscarową scenę, tamta wbija na plan wszystko przerywając, na co wystraszony Angel prosi ją, żeby chociaż zaczekała aż skończy, a najlepiej w ogóle nie gadała z Valem. A co, wali mu z japy? Więc lalka obiecuje, że grzecznie zaczeka, aż kolega skończy się dupczyć, ale po chwili zagaduje Mike'owego na temat hotelu i psuje im ujęcie, a później wszystko przez nią staje w płomieniach. A w piekle po prostu tego nie znoszą. Na co wściekły Valenty zaprasza swojego gwiazdora do garderoby i obija jak psa, podkreślając, że Charlie go nie uratuje, bo podpisali kontrakt i jest jego ścierką, więc Angel, nie mając wyjścia, każe jej zjeżdżać i Blondie wybiega z płaczem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale trochę mi szkoda córki Lucyfera. Po czym Enrique zaczyna śpiewać o tym, jak dał się nabrać na wszystkie kłamstwa swojego czerwonookiego pracodawcy, który uwiązał go na smyczy i karmi jadem, a najgorsze jest to, że może winić tylko siebie i to jest największe piekło. A musiałeś kiedyś ręcznie wpisać kod do iPhone'a? To jest cierpienie. A gdy później znowu przystawia się do Huska, który po raz kolejny wytyka mu fałszywość, wściekły Andrzej po małym rancie, jaki to jest doskonały, wychodzi, a laski każą barmanowi upewnić się, że nic sobie nie zrobi. Też chciałbym, żeby czuwał nade mną kot alkoholik. Więc idzie za nim do baru, zauważając, że jakiś typ wlewa mu do drinka witaminy i ratuje funfla, skracając typom lufy. To zabrzmiało jakoś dziwnie. Ale Angel jest zły, bo chce zrobić z siebie takie gówno, że przestanie być ulubieńcem Valentino i może ten go w końcu uwolni. Na co Husky wyznaje, że kiedyś też był stolarzem, też był włodarzem, ale mając pod sobą tyle dusz i będąc hazardzistą, był gotowy zrobić wszystko, żeby utrzymać się na szczycie i zawarł pakt z diabełem. Jak to się skończyło, dobrze? Po czym pociesza go piosenką, podkreślając, jakimi obaj są przegrywami i jak ze wszystkim dali dupy. Angel nawet dosłownie. Ale może jeśli razem będą jedli to gówno, to sytuacja się poprawi. No, po jedzeniu gówna z reguły się poprawia. Po czym robią miazgę z barowych typów, a po powrocie do hotelu Charlie rzuca się w objęcia anielskiego pyłu, przepraszając go za swoje zachowanie, a ten dziękuje za jej troskę i idzie się nawalić z Huskiem. Chyba wiem, o jaką poprosi zagryzkę. A później sfiksowana Charlie próbuje rozszyfrować, dlaczego hotel nie działa, bo termin eksterminacji już hen blisko, więc partnerka podpowiada jej, żeby zadzwoniła do ojca, czego Blondas nie znosi. Bo kto lubi dzwonić do Belzebuba, a co najgorsze swojego starego? I gdy pan ciemności prezentuje światu kolejną magiczną kaczuszkę, która robi salta i zieje ogniem, odizolowanie chyba mu nie służy. Dzwoni do niego córka, prosząc o ponowne umówienie jej na spotkanie z niebem, a gdy nie jest przekonany, Charlie zaprasza go do siebie, żeby zobaczył chociaż czym się zajmuje i typ jest w niebo wzięty. Łapiecie? Lucyfer jest w niebo wzięty. Więc przyjmują go w hotelu, po którym robi obchód, powstrzymując zażenowanie. Gdy Alastor nabija się z jego maleńkości, Lucek zaczyna rywalizację na bardziej sarkastyczny śmiech i kąśliwe komentarze. Chłopaki, ja tu ciągle jestem. A gdy papa widzi, jak Asbestor przystawia się do jego córki, proponuje jej ojcowską pomoc, która wygląda bardziej jak zestaw pomysłów na zamordowanie radiowego, który próbuje ją przekonać, że jest dla niej bardziej jak ojciec niż jej ojciec. Można to rozstrzygnąć tylko w jeden sposób.
pojedynkiem na sandały. Gdy w drzwiach staje nagle pulchna niewiasta o imieniu Mimsy, która okazuje się starą znajomą Alabastora, i gdy reszta oprowadza papę po obiekcie, opowiada, jak Asbestor zjawił się nagle w piekle i zaczęli znikać najwięksi włodarze, których krzyki transmitował przez radio. Ale i tak go lubicie, prawda? A gdy Husk przypomina Pimpowi, że tamta cizia zawsze przynosi kłopoty, ten go zlewa czochrając po łebku i stwierdzając, że jest jego zwierzakiem. Na co Husky odpowiada, że taki z niego kozak, a sam jest na smyczy. O, i chyba Kiciuś pomylił się w obliczeniach. Więc Alastor przypomina mu, gdzie jego miejsce, obiecując, że jeśli jeszcze raz powie coś takiego, to rozerwie jego duszę na strzępy, i Husky spuszcza z tonu. Tylko szatan może przywrócić pokorę u kota. A gdy Charlie pyta starego, co sądzi o jej pomyśle z resocjalizacją grzeszników, odpowiada, że im się nie da pomóc, a w niebie wcale nie jest tak morowo, jak wszystkim się wydaje, więc nie powinna realizować swoich marzeń. Czyli jednak on jest bardziej ojcem. Gdy nagle w hotel wali gang lichwiarzy, którym jak się okazuje Mimsy wisi pieniądz i jeszcze ukradła samochód. Więc Alabastor robi z typów miazgę, ale później każe jej zjeżdżać, bo nie ma ambicji, żeby stać się lepsza. Normalnie nie poznaje pana demona. Więc urażona kwoka odchodzi, a Lucyfierz tłumaczy się, że niebo nie posłucha Charlie tak, jak nie posłuchało jego, i nie może pozwolić, żeby tak samo ją zranili. Nie sądziłem, że władca piekieł to taka ci... Na co odśpiewuje, że jako mała dziewczynka praktycznie go nie znała, ale inspirowały ją jego opowieści, a postawa ojca uświadomiła jej, że warto walczyć o swoje marzenia. Przepraszam, za dużo sera. Po czym standardowo śpiewając w duecie, dochodzą do konkluzji, że oboje stanowią część siebie, i Lucek obiecuje, że będzie wspierał jej marzenia, jak posrane by nie były, zgadzając się na umówienie jej z niebem, ale nie będzie mógł jej towarzyszyć, bo pamiętajcie, jest ci. Więc życzy jej szczęścia i znika w keczupie, a później, gdy Angel wraca zdymany ze zmiany, tradycyjnie ścianą wchodzi jego kuleżanka Cherry Bomb, a że Charlie i Waginka, w mojej głowie brzmiało to mniej obleśnie, zbierają się już do nieba, przekupują ją szmalcem, żeby zabrała hołotę na miasto, a Serpento, widząc swoją ponętną wrogini i słysząc o wspólnym wyjściu, dostaje od razu palpitacji serca. Teraz nie wie, czy ją zmasakrować, czy zmasakrować. Po czym lalki przechodzą portalem pod bramę świętego Petera, który nie może znaleźć ich na liście, ale zjawiają się serafiny i oprowadzają po chacie Jezusa, gdzie zauważa ich mistrz Penis i już ma zamiar zacząć bójkę. Zachowuj się, jesteś w domu hipokrytów. Ale zjawia się Sera, przypominając, że o eksterminacjach mogą wiedzieć tylko egzorcyści, i każąc dopilnować, żeby Charlie nie robiła kłopotów, więc gdy Wadzi zostaje sama w hotelu, składają jej wizytę, obnażając jej największy sekret. Nie wyciera rąk po spaniu? Że tak naprawdę jest aniołem, który był jednym z najlepszych egzorcystów w czasie eksterminacji, do czasu, aż dała pupy ze sprzątnięciem dzieciaka, przez co Lud wydłubała jej oko i zabiła, zostawiając w piekle, gdzie na szczęście znalazła ją Charlie. I nigdy nie zapytała, jak się tam znalazła? Logiczne. Więc szantażują ją, żeby wybiła z dynki ukochanej pomysł o odkupieniu, bo wszystko jej wyjawią. A gdy Blondie zaczyna swoje expose, mistrz Penis każe jej pokazać jakieś dowody i włącza telebim na Angel Dusta w klubie, gdzie Serpentium proponuje wrogini drinka, tłumacząc się, że stawia wszystkim. Czego facet nie zrobi dla iluzji zamoczenia? I z początku Andrzej nie wypada za dobrze, bo wali szoty, ale później opiekuje się walniętą Nifty i powstrzymuje ją przed kradzieżą, gdy Ser 500 dyskretnie sugeruje niuńce przepychanie w specjalnym pokoju, bo chce się przepychać z każdym. No i jego życzenie niestety się spełnia. Kto mieczem wojuje, ten go w dupę przyjmuje. A gdy Angel zauważa, że w klubie jest też Claudio Valentino, wygarnia mu, że na planie jest jego niewolnikiem, ale poza nim może robić co chce, więc niech spada. Z tym, że nie użył słowa spadaj, tylko zjeżdżaj. Przez co zarabia liście na face i groźbę, że Val jutro to sobie odbije. Ale dzięki temu Charlie pokazuje, że jej podopieczny zrobił postępy i zachowywał się jak należy. Jednak reakcja obecnych jasno pokazuje, że sami nie wiedzą, za co trafia się do nieba. Czyli oni też nie czytają 10 przykazań. A gdy wszyscy kłócą się w obowiązkowym piosenkofie, Adam przypadkiem wspomina o eksterminacji i córka Sery jest zszokowana, dołączając do duetu z Charlie, z którą najeżdża na swoją starą, gdy bydlaki wyjawiają, że Wagi jest anielicą, która mordowała bliskich Charlie, ale przynajmniej nie mówiła dobrze o zielonej granicy. Po czym Serafinowa i tak uznaje brak dowodów na możliwe odkupienie, a zadowolony Adam bezczelnie zapowiada, że już za miesiąc odwiedzą piekło i zaczną eksterminację od ich hotelu. Gdyby to była deratyzacja, to nawet spoko. A Sera tłumaczy Emily, że musiała za wszelką cenę chronić swoich ludzi, bo inaczej piekło mogłoby się za bardzo rozrosnąć i zbuntować. Zupełnie
zupełnie jak moje bicepsy. Jednocześnie ostrzegając, że jeśli będzie to podważała, to może skończyć jako upadły anioł, a tego jako matka by nie zniesła. Ale masowe morderstwa? Proszę bardzo! Po czym czerwony kapturek rozpacza w pokoju po ostatnich niezbyt fajnych newsach, gdy dołącza do niej Asbestor, twierdząc, że może wcale nie są tacy bezsilni wobec aniołów. A że niuńka podobno zrobi wszystko, żeby uratować piekło, co brzmi mało intuicyjnie, proponuje jej pakt, ale taki lajtowy, bo nie w zamian za jej duszę, a tylko za przysługę, o którą poprosi ją w przyszłości i nie będzie musiała nikogo krzywdzić. Czy ta przysługa będzie miała związek z kredytem hipotecznym? Więc Blondie przyklepuje Dila, przekazując wa JJ, że Carmilla zabiła anioła i każe jej z nią pogadać, a Charlie wybiera się z Alastorem na osiedle kanibali, żeby zdobyć tam sprzymierzeńców, bo wiadomo, że nie na osiedle weganów. Gdzie Malinowy przedstawia księżniczce Rosie, najniebezpieczniejszą włodarkę w tym parku handlowym, której rozrysowują dramatyczną sytuację, prosząc o pomoc i za obietnicę darmowego anielskiego mięcha na polu bitwy zgadza się użyczyć swoich ludzi. Darmowe jedzenie zawsze działa, ale darmowy kur... A tymczasem Vagizaina dobija się do Carmilli, prosząc o zdradzenie tajnych tajników, jak skutecznie ubić anioła, ale ta twardo daje jej tylko 2 minuty na prezentację i nie jest przekonana. Myślisz, że łatwo zaimprowizować dobrego PowerPointa? A gdy 2 minuty mijają, nagle wyjeżdża Wadze z kopyta, twierdząc, że musi być szybsza, jeśli chce pokonać anioły. Bo nie mogła tak po prostu zgodzić się na trening. Gdy Rosie zwołuje całą kanibalską swołocz i prowadzi Charlie na scenę, której zadaniem jest przekonać wszystkich do walki, ale w szczególności jedną starą flądrę Susan, która hejtuje każde jej słowo, aż młoda pęka i każe jej z pieruńskim pośpiechem odejść, więc Rosie ją ściąga. Nie wiesz, co najszybciej przekonuje starszych wyborców? To, co youtuberzy lubią najbardziej. 13 i 14. A Carmilla trenuje cyklopkę, wyjawiając, że sztuką do sukcesu jest wykorzystanie anielskiej broni, której nikt wcześniej nie testował, bo zdychał, mając ją w brzuchu. I Wagi nagle odzyskuje skrzydła, twierdząc, że potrzebują więcej anielskiej broni. Miałaś powiedzieć, że potrzebujecie większej łodzi. Wszystko pokręciła. Gdy Charlie wyznaje, że jest przejęta kłamstwem swojej ukochanej, nie rozumiejąc, dlaczego po prostu jej nie powiedziała, skoro wie, że uwielbia dawać ludziom 8 drugich szans. Na co Rosie odpowiada, że czasem trudno jest się przyznać do czegoś, czego nie jest się dumnym, szczególnie komuś bliskiemu. Pomijając kanibalizm, bo to jest spoko. I przekonuje ją, że w analizowaniu kobiecego zachowania liczą się czyny, a nie słowa, dzięki czemu Charlie dochodzi do wniosku, że Vagina naprawdę ją kocha i chce spełnienia jej marzeń. Więc wychodzi ponownie na scenę i tym razem zaczyna śpiewać. Bo wszyscy wiemy, że śpiewanie jest o wiele mniej stresujące. Ale gdy sili się na podniosłe słowa, próbując zainspirować zebranych, okazuje się, że wystarczyło po prostu wspomnieć o darmowym miechu na końcu bitwy, dzięki czemu od razu zgadzają się na jej przywództwo. Czyli zadziałało dokładnie to, co na Rosie? Zaskakujące. Po czym laski spotykają się przed hotelem ze zdobytymi zasobami na wojnę z niebem, a do tego Charlie przynosi swojej ukochanej upominek. O, jak słodko. A gdy wchodzą do środka, ku ich zaskoczeniu nie dość, że rezydenci nie uciekli, to jeszcze żwawo przygotowują się do walki, zjednoczeni jak jedna wielka rodzina, co aż wzrusza dziewczyny. To piękne, bo z reguły dwie laski mają tylko kota. I gdy do eksterminacji zostaje już tylko 24 godziny, wszyscy nadal ostro się szykują, gdy podgląda ich Vox, nabijając się, jacy są żałośni i przewidując, że wszyscy zginą. No najłatwiej usiąść przed monitorem i szydzić z innych. Ja to co innego. Po czym Charlie daje poruszające przemówienie, nawet nie śpiewając, i ciesząc się, że mogła wszystkich poznać, chwali ich, że bardzo się starali, przyznając, że w każdym z nich dostrzegła dobro, a w ogóle to ich kocha. No teraz już muszą dać jej 5 gwiazdek za pobyt. A gdy nadchodzi czas kolejnej eksterminacji, Adam nastawia bojowo swoje anioły, żądając przyniesienia mu głowy Charlie, wysyła je przez portal do piekła, aż przypomniały mi się te latające suki z Sirius Sama. Ale gdy uderzają na hotel, Asbestor uruchamia swoją tarczę, co trochę dziwi najeźdźców, którzy są pierwszy raz mordowani swoją własną bronią. Jednak wściekły Adam dobrze wkłada, zdejmuje osłonę i mierzy się z radiowcem, któremu całkiem nieźle idzie, ale w końcu dostaje łomot i teleportuje się do pit stopu. Ale słyszymy się jutro w dzień dobry bardzo. Co średnio podoba się Voxowi, który miał nadzieję, że jednak wykitował, po czym Sir Penszys doznaje olśnienia i po wylizaniu niunki każe jej siebie zapamiętać i podlatuje swoim cepelinem, szykując się do zdjęcia Adama, ale ten w ostatniej chwili go unicestwia i wszyscy płaczą. No dobra,
Trochę mi szkoda tej mędy. A gdy wściekłe laski wsiadają na przerośnięte kuce, lód przebija wierzchowca wagi i po upadku zaczynają się brać za łby. Aż lutownicę przygniata sufit, ale gdy nakłania wagę, żeby ją dobiła, ta stwierdza, że tego nie zrobi. Żeby musiała żyć ze świadomością, że przetrwała tylko dlatego, że się nad nią zlitowała. Dobre, chociaż trochę ryzykowne. Więc gdy Gluta stosuje technikę kojota, Adam po przywróceniu pokory w Charlie już mają spacyfikować na dobre i zapowiada się, że wszyscy zginą. Ale zjawia się sam Lucian, który ratuje swoją córkę przed świrem, a później przed upadkiem, tak obijając Adasiowi mordę, że rodzona matka go nie pozna. Bo jej nie ma! A gdy chce go unicestwić, Charlie stwierdza, że już mu starczy, ale po wyjściu z latryny typ nadal wszystkim ciśnie, twierdząc, że powinni go czcić, bo wszyscy pochodzą z jego jaj. To tylko jedna z teorii. Aż w końcu Nifty przebija go anielskim sztyletem i kontynuuje przez dobre pół godziny. A anioły, nie mając wyjścia, wracają do siebie, po czym widząc w hotelu slogan z gratulacjami dla Serpentyny, Charlie śpiewa o jego poświęceniu, jęcząc, że mogła tego uniknąć, gdyby tylko pogodziła piekło z niebem. Weź, bo zaczyna brzmieć jak polska gwiazda pop. Ale ojciec pociesza ją, że jako pierwsza od 10 tysięcy lat zmieniła to miasto. I z radością odbudowują zniszczony hotel, gdy fałki już knują, jak przyjąć kontrolę nad piekłem, a radiowiec wchodzi do swojego kiosku, mając nadzieję, że uwolni się kiedyś ze swojego paktu. Nigdy. Paktofonika na zawsze. Po czym dołącza do reszty swoich zafajdanych przyjaciół w nowym hotelu, który jest jeszcze bardziej odpimpowany, gdy w niebie jako anioł pojawia się Sir PlayStation, udowadniając, że odkupienie jest możliwe. No chyba, że spółka należy do państwa. I okazuje się, że matka Charlie cały czas siedziała sobie w niebie, ale lutownica stawia jej ultimatum, że jeśli dalej chce tu zostać, to musi zejść do piekła i powstrzymać swoją córcię. No to do zoba za 4 lata. Moja prawdziwa ocena tego serialu to 8 na 10. Nie zapomnij wyruszyć na poszukiwanie skarbu w grze Hogt, klikając w link w opisie i daj znać w komentarzu, jaki inny film lub serial chcesz zobaczyć w kolejnym skrócie.